Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Świnoujście. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Dotarliśmy w naszej wyprawie do ostatniego punktu na polskim wybrzeżu, do Świnoujścia, gdzie znajduje się najwyższa latarnia. I nie tylko w Polsce, ale i nad Morzem Bałtyckim. Rzeczywiście robi wrażenie, jak się od spodu patrzy, to no jest to budynek taki mniej więcej wysokości 25 pięter. Jak policzyłem, gdyby jedna kondygnacja miała 2 m 70 cm, no to właśnie byłby budynek 25 mniej więcej piętrowy. Olbrzymia. No zaraz będę wchodził do środka. Zobaczymy, co tutaj uda nam się usłyszeć. Dzień dobry. Chcielibyśmy się coś dowiedzieć o tej latarni, usłyszeć coś, ale ja chyba... Mówię, to chyba żeśmy razem już rozmawiali, także ja nic nie powiem. Pani nic nie powie. Nie, no, ma, nikogo, nie ma nikogo, kto mógłby coś opowiedzieć, tak? No to będziemy szukać gdzie indziej w takim razie. Ja bym chciał wejść na górę i pieczątkę od pani dostać. Super, mamy już wszystkie pieczątki w takim razie. Teraz musimy tylko wejść na górę. Oczywiście, zapraszam serdecznie. Na dole jest jakieś pomieszczenie takie, w którym znajduje się kilka eksponatów. Oświetlenie gazowe z Puławy Torowej, lewa strona. I to jest praca dyplomowa Seweryna Paszkowskiego i Karola Grupy. Oprócz tego radar ze statku rybackiego, chyba oryginalny, i oświetlenie gazowe z Puławy Torowej, prawa strona. Prawa strona świeci na zielono, a lewa strona świeci na czerwono. Koło sterowe z żaglowca szkolnego Dar Pomorza. To co, idziemy na górę? No to największe wyzwanie, bo tutaj jest ponad 300 schodów, tak? O, już jesteśmy na górze. To jest pierwszy taras. Takie po prostu tylko wyjście. Bardzo fajne miejsce. A można już odetchnąć po paru krokach pierwszych, 10 schodów może. Idziemy wyżej. A tutaj takie 20, nie wiesz co to jest? Numer stopni. Stopni? Tak? Aha. Zobaczymy. No, jest pierwsza setka, to dopiero 1/3. Jeżeli też można gdzieś wyjść, to ja chętnie. O, tu już jest całkiem przyjemny widok. Już ten pierwszy taras widokowy jest troszeczkę ponad linią, właściwie równo z linią drzew. I tak jak patrzy się w kierunku morza, i właśnie tutaj wieje od morza, to widać na redzie statki nawet. Widać też ten gazoport Świnoujście, który wchodzi w morze. No i elementy stoczni i kapitanat portu widać tutaj stąd. No i tą zachodnią część Świnoujścia tutaj też troszkę widać. Widać marinę. No i statki zacumowane przy nabrzeżu. Połowa drogi jest, oznaczenie. Mamy akurat szczęście, bo dzisiaj jest piękna pogoda plażowa i wszyscy chyba poszli na plażę. To tylko my, tacy tutaj pasjonaci latarni, postanowiliśmy wejść na tą najwyższą latarnię. Się zwęża. O, już jesteśmy na jakimś poważnym etapie. O, i stalowe schodki do samego końca. 280, czyli zostało 20. No i jestem na samym szczycie.
Oj, tutaj rzeczywiście dużo więcej widać niż tam z tego pierwszego poziomu. Ta najnowsza inwestycja w Świnoujściu, czyli gazoport. Pięknie widać ją całą jak na dłoni. W oddali za gazoportem duży odcinek plaży i widać Międzyzdroje, plaże w Międzyzdrojach. Te pagórki to jest pewnie jakieś miejscowości okoliczne, ale latarni Kikut tutaj chyba nie będzie widać. Wiesz, tutaj to te zabudowania, które tam widać na horyzoncie, tam jest, są Międzyzdroje. Ale widać, że tam coś jest. Tak, a te łachy, które tam widać, te... W najwyższym szczycie takim, tak. Widzisz, tam coś jest białego takiego. No jest. Widzisz to? Ale to chyba ona nie była biała, nie, przecież. Ona nie była biała. I ona tylko ledwo wystawała ponad poziom. Także to nie ona. To się widać klify za Międzyzdrojami. Bo może jakby była lepsza pogoda, wiesz, lornetka albo jakaś luneta, to by nie było problemu z tym, żeby dojrzeć. No chyba tylko w Kołobrzegu była luneta na górze. A, były. Była luneta, były. Prawda? Bo tak na innych to nie było żadnej lunety na latarni morskiej. Dziwne, bo właściwie... Powinny być, nie? No, szczególnie w Niechorzu byłoby fajnie, żeby była, no bo tam naprawdę można ładnie sobie dużo rzeczy ciekawych zobaczyć. No, ten widok, powiem, że nie... Jest też zapierający dech w piersiach. Jest fantastyczny, ale taki przemysłowy bardzo. Bardzo przemysłowy, portowy. No, na dużą odległość rzeczywiście widać statki, które prom jakiś w tej chwili będzie płynął tutaj do Świnoujścia. Ten statek, który z pierwszego poziomu był widoczny tak ledwo, to tutaj możemy go sobie z góry obejrzeć, ten zacumowany przy nabrzeżu. GNG Concorde 2. Jakiś chiński statek, ale z Chin, może nie, może z Chin, po prostu ma chińskie oznaczenia również na burcie. Tutaj jest NBA Rubens Panama zacumowany. No teraz tą marinę widać fantastycznie troszeczkę z góry. No nie zupełnie z góry, ale troszeczkę już widać, jaki ona ma kształt, gdzie ona dochodzi. Widać promy, które przepływają z jednej strony na drugą. Świnoujście, Bieliki pracują non-stop. Widać wieżę kościoła na Warszawie pośród drzew. Widać również, patrząc w kierunku zachodnim, hotel Radisson, który tutaj został niedawno wybudowany, który zmienił totalnie wygląd całej promenady. Właściwie można powiedzieć, że bardzo, bardzo ją wydłużył. Wydłużył w kierunku portu i też wszystko tam takie bardzo nowoczesne, sklepiki, restauracji, cała masa, także Świnoujście naprawdę się bardzo zmieniło. Ja tutaj byłem w wojsku, służyłem w 1984, w 1985 i 1986 roku i pamiętam to miasto. Później jeszcze wiele razy przyjeżdżałem z dziećmi na wakacje i no, naprawdę się bardzo zmieniło w ciągu 20 lat, bo tak mniej więcej, no może 18-15 lat temu tutaj byliśmy ostatni raz i to się naprawdę zmieniło. Niektóre miejsca są takie, że trudno poznać jest w ogóle. Te stare miejsca zostały pięknie zagospodarowane i zmienione. Ulice zostały zmienione na place na przykład. Pięknie to wygląda naprawdę, także polecam. No to jest chyba największe, jedno z największych miast z taką latarnią. No oczywiście Gdańsk tutaj jest dużo większy niż Świnoujście, ale taka nadmorska miejscowość z latarnią wypoczynkowa, no to zdecydowanie jest chyba największa. Międzyzdroje nie mają swojej latarni. No widok jest taki, że można tutaj długo sobie oglądać różne szczegóły, bo jak się patrzy na całą panoramę, no to tylko tak obejmuje się wzrokiem, ale każda część tej panoramy, jak się wpatrzeć, no to po prostu widać dodatkowe szczegóły. Tutaj pod nami widzę fort obronny, które jest chyba muzeum w tej chwili stworzone z tego fortu. Widać, że odrestaurowane są bunkry i w ogóle jest zrobiony jakiś taki teren też do zwiedzania przez turystów. No niestety już jest zamknięty, także nie zdążymy tam zajrzeć, bo jest godzina 19:26, a
tutaj do latarni można wejść do godziny 20, to już trzeba zejść z latarni, bo się o 20 zamyka. Też jest jedyna latarnia morska, która od strony morza emituje światło białe, a od strony wód zatoki czerwone. Aha. Nalepione, jak się przyjrzysz, na tych oknach są nalepione czerwone folie. Aha, rzeczywiście. One po tej stronie emitują. I udało ci się zrobić jakieś zdjęcia tej laterny? Bo tutaj ładnie słońce nam dzisiaj świeci. Tomek robi zdjęcia. Te czerwone elementy na zdjęciu, nie? Mhm. No to musicie zobaczyć sobie w Wikipedii, popatrzeć na te ilustracje. Tak, będzie ta wrzucona ta fotografia. Jeszcze tutaj popróbuję z tej strony coś zrobić, bo się fajnie w pryzmatach światło odbija. Mhm. Bo to jest fresnel, tak? To znaczy soczewka. To jest taki olbrzymia ona jest, tak, prawda? To jest dokładnie taki podobny układ, który można zobaczyć na rozewiu. Ten sam typ, tak? Tylko ona jest dużo większa chyba. Jest dużo większa, nie? Powycinana jest tutaj, widzę. Tutaj masz wejście, tak jak dokładnie na rozewiu jest wejście i światło jest naokoło. Koniecznie muszę sobie selfiaczka zrobić oczywiście z tym Świnoujściem, fantastycznym w tle. Słońce jeszcze ma trochę czasu do zachodu i niestety nie doczekamy do tego zachodu, bo zachód słońca tutaj jest około 21:25-27 w dzisiejszym dniu, a jest dzisiaj 15 lipca 2018 roku. To właśnie dzisiaj nagrywamy tą audycję i robimy te zdjęcia, które potem można obejrzeć w haśle w Wikipedii. Przed mikrofonem Apoloniusz Łysejko. Latarnia morska Świnoujście ma jedną cechę, której nikt jej już nie zabierze. Jest najwyższą pod względem wysokości latarnią murowaną. 68 metrów. Tego już nikt z cegły nie pobuduje. I zawsze najwyższą latarnią na świecie, latarnią murowaną, będzie latarnia Świnoujście. A jaka jest jej historia? Bardzo, bardzo długa. Pierwsza latarnia została pobudowana w roku 1805. Była to maluteńkie światełko, które wskazywało port, który został uruchomiony w roku 1747. Potem w roku 1829 pobudowano 12-metrową latarnię, która była wystarczająca dla portu Świnoujście, ale zaczęła rozwijać się żegluga. Należało pobudować miejsce, wskazać miejsce, które z daleka byłoby widoczne, że statki mają zmierzać w kierunku ujścia rzeki Odry, a nie błądzić gdzieś wzdłuż wybrzeża. W roku 1854 rozpoczęto budowę latarni w Świnoujściu i uruchomiono ją w roku 1857, 1 grudnia. Natomiast oddanie całkowicie latarni, zakończenie budowy nastąpiło 1 stycznia roku 1859. Latarnia została wybudowana w kształcie ośmiokąta z trzema odsadzkami, z trzema przewężeniami takimi, zmniejszającymi jej średnicę. Ponieważ materiał, który użyto do budowy latarni, był nie najlepszego rodzaju, wobec tego te cegiełki czy okładzina latarni zaczęła odpadać. Zdecydowano w roku 1902, że zostanie przeprowadzony remont, który trwał rok czasu i turyści, którzy bardzo chętnie przychodzili do latarni morskiej w Świnoujściu, po zdjęciu rusztowania zobaczyli, że już nie ma tej latarni ośmiokątnej, tylko jest zupełnie nowa latarnia. Wysokość została zachowana 68 metrów, ale latarnia jest okrągła. I do dzisiaj taki wygląd latarnia Świnoujście właśnie posiada. Kiedy oddano latarnię w roku 1857 do eksploatacji, zapalono na niej urządzenie Fresnela pierwszej klasy, światło stałe. W roku 1904 zamontowano
przesłony obracające się na zewnątrz urządzenia optycznego. W roku 1920 zamontowano światło. Już nie było kopcenia spowodowanego przez naftę, tylko było urządzenie elektryczne. Latarnia Świnoujska posiadała największe żarówki. Żarówki długości 40 cm i mocy 4200 W, które zostały od roku 20 eksploatowane, używane na latarni morskiej w Świnoujściu. Latarnia morska po zakończeniu II wojny światowej miała zostać wysadzona w powietrze. Tak mówi legenda i tak mówili latarnicy, którzy pracowali na latarni morskiej w Świnoujście. Jednak sentyment Niemca do obiektu, w którym on pracował, był taki silny, że nie pozwolił na to, żeby latarnię wysadzić i spowodował usunięcie czy awarię systemu, który miał spowodować zniszczenie tego obiektu. To są informacje usłyszane od pana Sankowskiego, a właściwie spisane przez pana Sankowskiego, przekazane. Ta historia krąży do dzisiaj. Kiedy Rosjanie zorganizowali bazę w Świnoujściu, przez długi okres obsługiwali tę latarnię i dopiero w roku 1954 przekazali latarnię w ręce Polaków. Latarnia morska Świnoujście funkcjonuje do dzisiaj i w momencie wybudowania gazoportu w sąsiedztwie latarni świnoujskiej zmieniono również oznakowanie nawigacyjne po to, żeby statki przypływające do Świnoujścia z daleka już wiedziały, gdzie jest gazoport. Żeby wejść na górę do urządzeń optycznych, które świecą białym i czerwonym kolorem. Czerwony kolor świeci na Zalew Szczeciński, a kolor biały w kierunku na morze. Trzeba pokonać 300 stopni schodami do góry. Z chwilą oddania gazoportu do użytku zmieniono również oznakowanie nawigacyjne i od września 2016 roku już nie ma żarówki dużej o 40-centymetrowej czy mocy 4200 W, tylko jest żarówka świecąca kolorem białym 1000 W. To jest główna zmiana, która spowodowała, że latarnia morska przez mieszkańców i przez turystów Świnoujścia jest odbierana zupełnie inaczej. Przedtem latarnia była, nawet jak była mgła, to latarnia była widoczna. Turyści dzwonili i informowali, że latarnia się nie pali, ponieważ na początku, kiedy zmieniono lampę we wrześniu 2016 roku, to przez długi czas nie mogli się przyzwyczaić do tego nie pomarańczowego, a białego światła latarni morskiej Świnoujścia. Ale tak już zostanie ta zmiana, ten kolor pomarańczowy nie wróci. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.